Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Na samym początku zaczynamy sobie oczywiście odcinek misją, a misja nazywa się Zamykamy Interes. Nie ma kurwa interesy tutaj, prosta piła. Jestem dzisiaj w chuj wkurwiony, więc coś czuję, że będzie zajebiście odcinek. Mam nadzieję, zajebisty odcinek, mam nadzieję, że się wyżyje w tej gierce i rozpierdolimy jakichś frajerów. Słuchajcie, byłem porozmawiać z tym potwierdzaczem 60, którego złapaliśmy do tego i na kumpli nagadał. Złapaliśmy oczywiście do wcześniej, nie wiem, on ma chyba Pablo i go oszczędziliśmy i on się okazał przydatny, chyba w poprzednim odcinku Lorenza mówił. Byłem się jeszcze do niego udać, on mi mówi, dawaj tą mapę, ja ci zaznaczę, gdzie masz szukać. A on mówi, ta, to dawaj. No i ten zaznaczył mi, ten gościu wygląda podejrzanie, więc idę mu na kurwi. Co ty tu odpierdalasz, kurwa? Hej, ty. Ktoś pytał, ktoś proś, a. Dobra, to ty mnie wkurwasz. Jak? No. No i chuj widzowie, jak zwykle wychodzi, fajny odcinek miał być i co? I dupa widzowie, ale możesz zostawić lajka na samym starcie. Tak jestem wkurwiony. O to co? A nie, myślę, że to coś do zebrania i odkryłem jakąś turbo ciekawostkę. Co widzowie, jestem fest wkurwiony. Co? Czyny były złe, tak? Czyny były złe, złe były czyny. Tam pociąg by nie pamiętam jak to było. W każdym razie wszystko jest źle, kurwa. Nic nie robię, co trzeba było robić. Odpierdalam maniane odcinki jakieś takie przymulaste, kurwa. Już mnie wszystko zaczęło wkurwiać. Mówię, co to są za odcinki, gdzie ja siedzę taki przymulasty? Co to kurwa ma być? Nie poćwiczyłem, bo czy co? Zawaliłem jedyne co w chuja, no ale ja znajdę kogoś tu? Bo wydaje mi się, że tam nie ma innej opcji pójścia. A tu jest kurwa, chodź tu, wypierdalasz kurwa. Co ty odpierdalasz, panie Włóczęga? Co robisz? Ja to miasto Ja cię zaraz wykończę. Dobra. Nie interesuje mnie to, co masz do powiedzenia. No znajdę kurwa kogoś, czy nie? Mam tu kogoś szukać. Ale kogo dokładnie mam tu szukać? Poczekajcie, może znajdziemy w ogóle ten list. Ten list powinien, to jest to. O, no zajebi się od razu, wkurwiony i wszystko podane na tacy jest. Czy mieliśmy informację, że w porcie została zamówiona szybka łódź do transportu towarów. Musimy się upewnić, że budowa nigdy nie zostanie ukończona. Dobra. Jeden z kupców z placu targowego handluje z przemytnikami. Z naszych informacji wynika, że spotykają się w nocy gdzieś zachodniej, wschód, zachód, zachodniej części portu. Na molo od jakiegoś czasu stanę skrzynię z żywnością. Z raportu wynika, że to dostawa dla przemytników, trzeba się pozbyć tych skrzyń. Udało nam się dorwać faceta, który był mocno powiązany z przemytnikami. Może spróbować wyciągnąć z niego dodatkowe informacje. A Delard czeka z nim w ustroju żeglarza. Czyli to na samym końcu. A resztę mamy zaznaczone tutaj. Tu możliwe, że to jest ten przemyt, co oni tam w nocy, coś tam tego owego, że w nocy se tu handlują. Więc tu musimy niestety przyjść w nocy. Także to by tłumaczyło, dlaczego tu się nic nie dzieje. Dobra, idziemy do następnej lokalizacji. No nie mamy długo. Skok kurwa jak Spider-Man przez tego robimy. I lecimy dalej. Tu są jakieś skrzynie. Trzeba je rozpierdolić. Gdzie są te skrzynie? Ktoś tu kurwa przemyt robi? Na mojej warcie? Jak to czym kurwa? To pewnie skrzynie pozostawione przemytnikom. Widocznie w kryjówce brakuje im zapasów. Z informacji wynika, że zawierają żywność. Zawsze mogę je spalić, ale może jest jakieś lepsze rozwiązanie. Muszę tylko pamiętać, by zrobić to pod osłoną nocy. Dobra, to czyli wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Wszystkie drogi prowadzą do tego, że muszę tu kurwa przyjść w nocy. Do każdej lokalizacji. Więc co? Idziemy porozmawiać z burdel mamą, czy nie ma czasem miejsca dla takiego przystojnego chłopaka jak my. W swoim burdelu, jak Marvin właściwie, no już może nie aż taki przystojny z tą wielką skarą kurwa na pół mordy, ale wcześniej to był przystojniak. Marvin już przed przejścia wkurwiony jak ja. Dobra, tu idziemy jednak. Helga, mogę przenocować? W ogóle masz coś ciekawego? Potrzebuję poszukuję najróżniejszych wilczych skór. Zostałeś kolekcjonerem? Mam wrażenie, że połowa miasta coś teraz zbiera. Ze skórami wilków, czarnych wilków oraz wargów nie powinieneś mieć większych problemów. Najbardziej unikatowe skóry, jakie przychodzą mi na myśl, to skóra kurwa, jakie tu zimno. Wilka i skóra lodowego. Tak, tylko lodowilka potrzebuję chyba, tak? Często wykorzystują do swoich posłań południowcy. Też mam. Z pewnością część z nich nosi je też przy sobie, by się ogrzewać. W ostateczności również handlarze różnościami powinni je mieć w swoim asortymencie. Jeśli chodzi o skóry lodowych wilków, to Nordmarczycy przekazują je przyjaciołom jako symbol szacunku. Ale na to będziesz musiał najpierw odpowiednio sobie zasłużyć.
Są jeszcze orkowe psy. To też ale, już mam. Żeby je spotkać, musiałbyś najpierw znaleźć jakiegoś orka. My oddajemy tam u tego, bliższego syna. Nie wiadomo, na naszej wyspie nie ma żadnych orków. W ogóle jedna z ciekawych rzeczy, które dzisiaj odkryłem, tam powiem zaraz. Jedna widzowie z ciekawszych rzeczy, które dzisiaj odkryłem, to była tak, że poszedłem sobie do tego. Do tego zioma, co tam kurwa zarządza tym portem i tam robi te statki, żeby sprawdzić, czy czasem u niego nie możemy tego, czy u niego nikt nie zlecił tego statku. To nie było za dużo informacji, które mogłem wyciągnąć. Może dopiero teraz, kiedy mam to zaznaczone na mapie, będę w stanie. Natomiast okazało się, że on powiedział, że tego. On powiedział tak. Że jego syn przebywa jakby, pewnie będziemy mieli jeszcze okazję się z nim spotkać, ale mniej więcej powiedział, że jego syn ma obsesję na punkcie wilczych synów. Jeżeli będę miał okazję z nim porozmawiać, to żebym z nim porozmawiał. Co ciekawe, coś... W krainę zapomnienia... Myśli mam, że nie, gdy wjeżdża biały węgorz. Proszę bardzo, jaka nuta na samym starciu. No i mówił mi, że tego, że ma obsesję na punkcie wilczych synów. Coś widzowie, mam wrażenie, że to był ten ziomy, co krzyczał: au kurwa, au. I chyba nie żyje. On tam podawał imię, natomiast nie byłem w stanie tego zweryfikować. Jak nagram sobie odcinek i będę w stanie później zobaczyć ten poprzedni odcinek, to wam powiem, czy to był ten ziomuś. Jeżeli tak, to taka mała ciekawostka. A wkurwiony widzowie jestem, bo nie mogę też spać, kurwa. Idę się położyć i mnie kurwa nosi. Co wy tu odpierdalacie? Powiedzcie mi, co ty kurwa robisz? Kim jesteś? Czego tutaj szukasz? Mam to samo pytanie. Mógłbym cię zapytać o to samo. Ja... Podziwiam widoki, zachód słońca i takie tam. O północy. Gildia kupiecka przejmuje ten interes. Co to ma niby znaczyć? Nie będziesz już więcej handlował z przemytnikami. Od dzisiaj prowadzisz interesy wyłącznie z naszą organizacją. No, my wkurwieni. W innym wypadku skończysz tak jak twoi dawni współpracownicy. Dogadane. Śmiesz mi grozić? Słuchaj. Wolisz układać się... co? Wolisz układać się z wyjętymi spod prawa? Jestem człowiekiem interesów. Działam tak, by zarobić. Reszta średnio mnie interesuje. Biorąc pod uwagę ostatnie osiągnięcia waszej organizacji, to chyba nie do końca rozumiesz, co mam na myśli. Dobra, nie chce mi się z tą kurwa... Twój kontrakt dobiegł końca. Nie chce mi się z tą gadać nawet, wiesz? Oj, ty, całkiem coś tam sobie biją ci ochroniarze, a że ich 15 jest? No, prawie. Wszystko by wam się udało, gdybym nie miał łuku kościanego i was nie zabijał na trzy hity. Zamykam ten interes, nie będziecie mnie wkurwiać, ja tu spokojnie chcę sobie pospać. Chłopie, nagrać odcinek, gdy mi mówisz, że nie będziesz kurwa handlował z gildią kupiecką. Coś ty za... Nie znajdę. Nic nie znajdę, no i widzisz kurwa, bierę ten łuk myśliwski. Misja jedna wypełniona, tak? Upewniłem się, że kupiec do tej pory, który do tej pory skupował towary od przemytników, już nigdy więcej tego nie zrobi. I wszystko kurwa. I wszystko widzowie. Jeden mission, complete. Teraz molo. Cel, molo. Trzeba rozpierdolić tą żywność, nie ma kurwa. Rozdawanie żywności jakimś biednym dzieciom z Afryki. Pojebało wam się coś w mózga. Bierę to kurwa. Ty, a ten statek se normalnie pływa, to tak można? Od kiedy? Dobra, jak to kurwa czym? Czym? No, podpal skrzynię czym kurwa? Pochodnią podpal, a czym? Zamykam to w pizdu. Koniec, powiedziałem imprezy, tak? Stare sprawdzone metody są najlepsze. Towary przemytników płoną. Wszystko kurwa. Ładny widok przynajmniej mamy. Misja 2 wypełniona kurwa. Gdzie trzeba iść dalej, bo zaraz po kurwi. Trzecia jest gdzieś na tym. Trzecia jest dość cięższa misja. cięższa. Ponieważ ktoś tam zamówi jakiś kurwa statek. I my ten statek mamy rozpierdolić, albo przynajmniej mamy sprawić, by... Nigdy do tego statka już nikt nie wsiadł, albo w ogóle nigdy nie został wyprodukowany. To może być delikatnie ciężej, mi się wydaje. Nie jestem pewien, czy mam to zrobić pod osłoną nocy.
Pablo znalazł potencjalny łup? Tak, bo jeszcze Pablo nam powiedział tak. Siema, super łup, tylko ja bym chciał podzielić między nami, wiesz o co chodzi. Ja mówię, dobra, spoko, zaznacz mi to i zaznaczył niebieskim kręgiem, więc tam jak wypełnimy wszystkie te misje, to pójdziemy do niebieskiego kręgu. To pewnie skrzynie pozostawione widoczne w kryjówce też było. No to tutaj mamy coś do zrobienia. Widzę, że mapa na mnie raczej nie kłamie nas mapa. Tu co? Tu jest ten statek, który oni robią chyba. Tylko nie jestem pewien, jak ja mam sobie z nim poradzić, żeby już nie robili. Mogę, pewnie. Mogę pewnie, ale kurwa nie za darmo. Jasne, jasne. Czy tam co tam mówiłeś, szczerze mówiąc, no mam to w piście. Słuchaj. Patrzcie, pogadamy z tym ziomem. Tak, tak, tak. Dzień jak co dzień. Co u ciebie? Gdybyś był kiedyś w Wilczym Leżu, to możesz poszukać mojego syna, Forala. Chłopak jest zapatrzony w Ulrycha i Wilczych Synów bardziej niż w swojego starego ojca. Ja mam wrażenie, że ci rozpierdoliłem syna w pół. Dobra, idę się kimnąć. Może za dnia, kurwa. Pięknością, w nocy szkaradą i nikogo nie ma, więc może za dnia jakoś tutaj znajdziemy. Mam nadzieję, że odpowiedź brzmi tak, bo jak nie, to rozpierdalam tą grę, wyciągam łuk, kurwa, i kroję wszystkich, co tu stoją. Wyskakiwać będziecie wszyscy, kurwa. No niby tu jest coś zaznaczone. Pytanie, z kim tu trzeba porozmawiać? Ze zwykłym robolem? Kurczę, coś nie sądzę, tak szczerze. Coś nie sądzę. Jest... Tylko jak ja mam się upewnić, chyba że ja mam na przykład zjarać statek? No, istnieje też taka szansa, że oni mówią: a, to jest ten statek, który robią, rozumiem, rozumiem. Ale też rozumiem, że coś mam z nim zrobić, tylko pytanie brzmi co? Przede wszystkim warto by było na samym starcie się kurwa nie zbugować. Panie obywatelu. Co po... Nie no, co mnie obchodzi kurwa, co ty o kanałach, wiesz ty? Ktoś tu szybki statek zamówi, a ten szybki statek muszę wam rozpierdolić, te panowie, no. Z kim tu rozmawiać, halo? Robotnik, robotnik, no. Ty, coś wiesz, obywatel? Kurwa, zawsze tu stoisz, za dnia, zawsze. Ty, coś patrzysz, że tutaj robisz, udajesz. O, tutaj robisz. Właśnie. Dostaliśmy nowe zlecenie. Ktoś nam solidnie zapłacił za zbudowanie zgrabnej i szybkiej łodzi do transportu towarów. Termin no, wszystko. I pracujemy prawie całą dobę, żeby się wyrobić, więc o ile nie chcesz pomóc, to spadaj stąd. W podwórka jestem, więc szacuneczek. Musicie do mnie. Musicie natychmiast przestać pracować nad tą łodzią. A to niby czemu? Bo ci kurwa tam łódź razem z rodziną i synem spalę, rozumiesz? Gildii kupieckiej bardzo na tym zależy. Spadaj! On, no i kurwa, i po co ci to było, frajerze jebany? Chyba nie pozostaje mi nic innego, jak uszkodzić materiały robotników. Bez nich rzędnicy mogą zapomnieć o łodzi. W stoczni spotkałem robotników. Prawdopodobnie ma zostać oddana przemytnikom. Muszę sprawić, by odpuścili pracę. Najlepiej bez uciekania się do przemocy. Kurwa, najgorzej chyba. W najgorszym przypadku nic im nie zrobimy. Chyba nie pozostaje mi nic innego, jak uszkodzić materiały robotnikom. Jak mam kurwa uszkodzić materiały robotnikom? Ktoś mi to jakoś po polsku? To są materiały robotników? O, zniszcz skrzynię. No i wszystko, kurwa. Jakiś problem masz, pajacu jebany? Masz, widzę. No dobra. Jeden. Dwa, jakiś problem. Widzę, że jest problem. Robotnik, poczekaj. Pozbieramy sobie z nich wszystko, co mają. Żeby nie mieli jeszcze co jeść i pić. I pracować. O nie. Fatalna informacja. Dobra. Żebym się tu kurwa nie zbugował, bo będzie przypał. No i co? No i następnym razem... O, i kolejny poziom i to jest kurwa prawidłowa odpowiedź na i to co. Wszystko. Leżysz, ja ci rozpierdalam tą... Ty, my się zamieniliśmy w jakiegoś bossa mafii. Ale wyjebane mam, dzisiaj jestem zmęczony kurwa. Rozpierdalam ci to, wkurwiony jestem. Wszystko, jeszcze jakieś... Jeszcze... Cholerny drań, Rodery się o wszystkim dowie i jeszcze nam za to zapłacisz. Super. Trzeba uciekać. Nic, by trzeba było zamknąć tu interes. Wszystkie materiały zniszczone i informacja o moich poczynaniach w stoczni z pewnością dotrze do uszu Lorenza. W pizie ma to. Mogę się spodziewać takiej reakcji teraz. No oczywiście, że mogę się spodziewać, mogę to zrobić pod osłoną nocy, ale co wy myślicie? Że ja tu mam kurwa czas na to? Wypierdalasz. Bo z mafii kurwa przejmuję. Wszystko
Kurwa, ja się od dzisiaj nazywam kurwa Świetlik. Nowy pseudonim. Świetlik. Proste? Proste. Nie wchodzić mi w drogę. Idziemy do ostatniego znacznika. Ostatni znacznik jest... no... gdzieś do końca to nie wiem, czy... Możliwe, że to jest stare miasto. Na szczęście nie muszę się już martwić, czy mam tam dostęp, czy nie. Odpowiedź brzmi... jak najbardziej. Jeszcze jak. Zróbmy save'a, bo zaraz mi wszystko wywali gier, kiedy już w ogóle się wkurzę. Dobra, idziemy dalej. Save zrobiono, oczywiście, że save się robi. O kurwa, ale mnie pierdolą w płuca. Po żlugu. Po buszku. Widzałem, w ogóle zdecydowałem, że rzucam palenie, więc... Na następne odcinki bądźcie przygotowani, że będzie kurwa pełne wkurwienie. Ale mam wrażenie, że to dobrze, że będę wkurwiony. Najlepiej, żebym był, najlepiej, żebym był zdenerwowany, jeżeli smutny, albo na przykład... No, no tak, no, smutny to najgorzej. Zdenerwowanie możesz przekuć. Nie, nie dam, nie dam ci pieniędzy. Już mnie pytasz 300 razy, a nie mogę ci nakopać, bo koło ciebie strażnik stoi. Niestety. Tak, najlepiej widzowie jak jest wkurzenie, bo tam wkurzenie to zawsze możemy przekuć coś fajnego, prawda? Możemy to przekuć w energię, w coś pozytywnego możemy wkurwienie przekuć. W ćwiczenia na siłowni, w cokolwiek kurwa nie przekujemy tego zdenerwowania, to oczywiście możemy coś bardzo, bardzo chujowego przekuć, ale możemy też dobrego. Najgorsze jest smutek, bo bardzo ciężkie jest smutek przekuć coś pozytywnego. Jestem. Możemy ruszać. Dawaj ten łup, kurwa. Wspaniale. Już się martwiłem, że przegapisz taką okazję. Polecam jednak zatkać nos, bo schodzimy do kanałów. Przy tej skrytce pewnie zawsze ktoś siedział, więc lepiej trzymaj miecz w gotowości i nie oddalaj się ode mnie. No kurwa. Słuchaj. A nie no, mam w sumie full HP, no to schodzimy do tych kanałów, czy nie? Ludzie, dla których głowę da... Halo. To idziesz? Zdecydowałem się przyjąć propozycję Pablo. Teraz muszę zejść do kanału, by dostać się do skrytki z tymi towarami przemytników. No kurwa, jak to towary przemytników, no to co, nie schodzę jak schodzę przecież. Rozpierdalam tych przemytników jakiś w pół. Idziesz Pablo, czy będziesz tam kurczę stał i walił konia? Chodź tu do mnie, trzeba rozpierdolić przemytników. Skrytka jest zaraz za rogiem, nie traćmy czasu. Już mi coś tu warczy, już mi się to nie podoba, już mam ochotę to rozpierdolić. Za rogiem jest skrytka. Dobra, kurwa, co to jest? Glizda jakaś jebana. Rozjebana? Proste. Jebana i rozjebana? Oczywiście, że tak. I my będziemy mieli jakąś misję, po której tych kanałach będziemy chodzić, bo mi się nie chce w tych ściekach, kurwa, jest szczur. Jebany chodzić. O, tu jest skrytka. O, kurwa, ty. Pewnie bym solo nie znalazł, dzięki. My mamy mapy tych ścieków. Mamy tu jakieś zlecenie. O, witam serdecznie, kurwa. Ale ekipson. Ekipa jest posiadana, widzę. Najpierw ściągamy łucznika. Zawsze adekery pierwszy. Później melee range. No i na końcu kurwa support. Nie no, supporta drugiego ściągamy chyba. Nie no, nie znam się kurwa na lice legend. To zależy od długości teamfightu. Nie spodziewałem się, że będzie czekać ich tutaj aż tylu. Jak jest super. Całe szczęście, że było nas dwóch. Że jakaś Sona albo coś takiego. Toraka, wali sukę od razu. Tutaj mały spis towarów. Kto wie, ile czasu zajmie upłynnienie tych wszystkich towarów. Oczywiście, jeśli wpadło ci coś w oko, to śmiało bierz to ze sobą. Nie zapominam o ludziach, którzy mi pomogli. To w końcu nasz wspólny łup. No. Spójrz, ile tutaj kosztowności, a ile broni. Chłopcy w kryjówce zostaną chyba z samymi patykami. No i miarze. Dzięki za pomoc. Dzięki. Kto wie, może jeszcze się niebawem spotkamy. No i to super. W porządku, Pablo, jesteś. Ty giga, znaczy... Sprzedałeś kumpli, kurwa. Ale sprzedałeś ich do mnie, więc... Więc w sumie nie dziwiłbym się, jakbyś teraz sprzedał mnie. To nigdy takim ludziom nie wolno ufać. Prawo, prawo, prawo. Proste, że otwieram sobie skrzynkę tak o... Proste, że mamy tu jakieś łuki dębowe. Zajebić się na tego. Na mistrza. Proste, że ja z tego łuku dębowego zarobiłem właśnie pewnie z 1500 golda. Otwieram tą skrzynię. Jeszcze fajne są te przepisy na robienie broni albo łuków. One się w chuj przydają. Same, o kurwa, rozbijasz głów. No i taka broń to mi się podoba, jak to jest chyba moja ulubiona broń od teraz. Coś tu jeszcze ciekawego się znajdzie. Jakiś tutaj łuczek myśliwski, jakiś gówna ma ten pajac. Bandyta rozjebany, tu ktoś jeszcze leży. Jakieś zwłoki. Kiepski długi mecz, tu jeszcze jakiś bandytson. No
Wszystko, no, pogadane. Misja wypełniona, ten bandyta pewnie został. Niczego tu nie znajdę. Okradziony, znaczy kurwa, zawłaszczyłem sobie co moje. Czy my chcemy chodzić po tych kanałach teraz? To jest takie chyba moje podstawowe pytanie. Ja mam mapę kanałów. Jak już tu przyszedłem, jak już w tych kanałach kurwa stoimy. Pewnie tu jest 1000 misji, zaraz będę znał wkurwiany. Pokaż gdzie my jesteśmy w ogóle. Tu jesteśmy, możemy iść na przykład tu, na dół. Niby możemy. My chcemy iść, no kurwa, czemu nie chcemy? Co znajdziemy? Gwizdę znajdziemy. Ja mam jakieś chujowe te oświetlenie, no. Dawaj mi tu jakieś normalne oświetlenie, typu spel na światło albo coś takiego i możemy tutaj ciochać. Gdzie tu jest spelek? Spelki. Nie sen, nie telekineza, dałem mi tu światło, kurwa, diskoteka. Burza, biurza, pioruny, kurwa, przemiana w golema, przyzwanie golema. Kurwa, wszystko jest, ale rozumiem, dyskoteki to nie mam, tak? A mam i to jeszcze w chuj mam. I to pewnie tanie jest, jak kurczę, to jest taniego. Chlip jest tani. Więc biorę to. Żaboludź. Rozpierdalam tego żaboludzia w pół, zanim się zorientuję w ogóle o co chodzi. Żaboludź rozjebany. Ktoś tu jeszcze jest? Glizda rozjebana. Jeszcze tu jacyś pajace będą mi tu wchodzić w drogę, czy już se mogę kurwa iść? Tu jakieś skrzynki. Tu jest wyjście, rozumiem. Dlatego ostrożnie z tym wyjściem, bo mnie zaraz wykurwi. Tu ostatnio chyba, tędy my w ogóle przyszliśmy, tu jest chyba wyjście do karsz, albo nie? Ja nie pamiętam. Tak wygląda, że tu byli kiedyś ludzie, ale tu nie ma ludzi. Są teraz żaboludzie. Dobra, pochodźmy po tych kanałach, no. Tego żaboludzia nic nie mogę ściągnąć. Tu jest jakieś chyba też wyjście z tych kanałów. Jest tu też kurwa ściekowy truteń. Nie, to jest kurwa kolczasty aligator. Co to był za dźwięk? Nie, kurwa. Dlaczego mi takie rzeczy, a ja później kurwa po nocach się dziwię. Tak, ja kurwa zdziwiony, ja mówię. Ja nie mogę spać? Jak to jest kurwa możliwe, że ja nie mogę spać? Co się dzieje, widzowie? Ja mam nidor za blisko, pierdolę takie duchowe rzeczy, kurwa. Ty pierdalasz. Rozpierdalam się. Już się... Kurwa. Ktoś tu krzyczy jakaś pani sobie. A ja się boję, a to kurwa pani se śpiewa jakieś. La la la. Albo coś takiego, kurwa. Bandyta? No teraz się doigrałem, słyszałem tak na mieście właśnie, takie też słuchy chodzą. Zostało doigrane. Witam serdecznie. Jak rączki ciepłe? Wątroba cała? No też chyba nie. No jak tam? Ręka cała? Serce śmiga? Oj, chyba coś panu upadło. O, a nie, nie, niech się pan nie przejmuje, to pana mózg, kurwa. Rozbił się trochę od ściany na ziemi. To jest w porządku. Dobra, są to jakieś zwłoki maga, bierę to wszystko od was. Kurwa, te kanały zajebane. Nic tu nie ma czego plądrować. Upiór, co? Żaden upiór, upór. Tak jest, to może być. Dobra, no trochę jest lepsza broń, więc bierzemy tą broń. Jednak wolę broń jednoręczne, no ale jeżeli mogę. Daję za darmo, to biorę, tak? Jestem z Polski. Widzę za darmo, klikam, tak? Jestem prostym człowiekiem. Za darmo? Kurwa. Chłopie. Ujrzę 300 wirusów. Za darmo? Bierzemy, widzowie, lecimy. Proszę mnie, pani duch, tutaj kurwa nie krzyczeć. Bo ja już mam dzisiaj dosyć kurwa niespania. Proszę mnie tu nie wkurwiać. Zapisujemy giereczkę i lecimy dalej po tych kanałach. Co tu się wydarzy, kurwa? Nie wiem, widzowie. Dobra, widzę tutaj przejście, którym chciałbym się potocznie kurwa dostać gdzieś. Są tu jakieś zwłoki, to są jakiś zwykły ludź. Proszę mnie tutaj kurwa zostawić. Ciekawy truteń, biorę wszystko co z tobą zostało. Ciekawy truteń. Ja już kurwa widzicie, ja już... O! Wypierdalasz! Kolczasty aligator? Nie, ja myślę, że kolczasty aligator to jakiś szef jest, wiecie, że to jakieś zlecenie kolczastego aligatora. A to tak zwany jest kurwa Bobs. Jak to kurwa Bob? Dobra, to jest wyjście z kanałów. Nie idziemy tam, oczywiście, że tam nie idziemy. Tutaj nikogo nie ma. Oprócz bardzo niepokojących ciszy. Wypierdalasz. Kurwa, uniki. Dobra. Idziemy dalej, widzowie. Mam nadzieję, że się nie zesram.
W razie potencjalnego zesrania się trzymam, patrzę na lewy monitor, na lewym monitorze trochę mniej się obsram. Już słyszę kurwa gagatków, a to glizda jest, wypierdalasz. Ty też wypierdalasz. Mam dwubiegunowość? Chłopie, dobra, ten żart już był 1000 razy, proszę odejść kurwa. Ty, właściwie możemy tak zrobić, że glizda nam 0 HP zada. Ale kto by się tym przejmował, komu jest HP potrzebne? Nikomu. Znaczy no trochę nam, dlatego to zregenerujemy. Cyk, potka, no i wszystko. I wszystko, widzowie. Nie podoba mi się ta muzyka w tych kanałach zajebanych. Tędy się wychodzi? Muszę zobaczyć, żeby tam nie pójść. Nie, to jest jakaś pusta ściana potencjalnie. Mam nadzieję, że jest pusta. Jest to pusta ściana. Cieszy mnie ta informacja. Idziemy dalej. Dużo raźniej bym się czuł kurwa, jakbym z jakimś kopalem tu zeszł. Spokojnie, kolczasty aligator, widzowie. Nic się nie dzieje, tak? Piekowy truteń, nic się, widzowie, nie dzieje. Wszystko jest kurwa cat. Niczego tu nie znajdę. Jasne, że tak. Jak mi tu zaraz jakiś duch wyskoczy na mordę, to tak się wkurwie. O nie, o nie, 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 nie. O nie, nie. Nie, 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 widzowie. Nichuja, światło. Ja pierdolę, jakie ja mam te dźwięki głośne. Gramy bez dźwięku. Pierdolę te dźwięki. Już tam widzę, że coś się kurwa chodzi tam. Co to jest? To jest jakiś bandita? Żaboluś. Żaboluś drugim jest. Procy napierdala. No i wszystko. Widzowie, musiałem coś ściszyć, bo ja naprawdę mam głośno te dźwięki, żebyście wy coś słyszeli. Mam nadzieję, że widzowie... A co to jest za mgła kurwa? Kto pytał? Kto pytał o mgłę? Ktoś prosił? Czy tu nieproszona jest mgła? Bo mi się kurwa wydaje... A czemu tu nie ma przejścia? A jest przejście potencjalne. Tylko tam raczej nic nie ma. A może coś tam jest? Nie, chyba nic tam nie ma. Ma sensu tam... Tam chyba od razu wyjdziemy na zewnątrz, dlatego byśmy nie chcieli bardzo. Znaczy, w sumie bardzo bym trochę chciał, kurwa. Szczerze mówiąc, a tu co się odpierdala, co? Co to jest za mgła? Co tu się dzieje? Czemu nie mogę tu przejść? Nie wiem, widzowie. W ogóle tu są te łóżka, ja się mogę w nich przecież kimnąć. No tak. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę, no pewnie, że nie, widzowie. Ja se kurwa nienawidzę grać w takie gry, w takie miejsca. Nie no, lubię grać, tylko się naczytałem kurwa tych ciekawostki zajebane, słuchajcie. Czytam te ciekawostki, czytam czytam. I słuchajcie, się okazuje w tych ciekawostkach, że tu duchów nasrali twórcy. No i jak kurwa mam spokojnie później spać i grać w tą grę, powiecie mi? No nie da się właśnie kurwa. Nie da się, widzowie. Dobra. A co to jest w ogóle? Bo jest takie... A, wiem, dobra. To też jest wyjście, ale chodźmy na razie w tamtą stronę, tędy. I w tych ciekawostkach... A, nie mogę. A, nie, no mogę. Tu jest wyjście od razu? Co idzie, nie? I w tych ciekawostkach, widzowie, nasrany jest tego... Jakiś... Co za głośno chodzi? A, pralka. No tak, oczywiście, że pralka. Nasrane jest tego. Nasrane jest, widzowie, że tam duchy, kurwa, nie duchy, poznajdywali, pochwalili się po internetach. Ja to, kurwa, wszystko czytam później. I mi odpierdala, widzowie. I później zesrany jestem, że tu znajdę zaraz jakiegoś. Szczerze mówiąc, o duchu w kanałach, nie było mowy. Jeszcze nieodkryty został i mam nadzieję, że tak pozostanie. A, zaboluć. Pewnie, że zaboluć. Widzowie, mam wrażenie, że ja was 3 razy bardziej kurwa straszę niż ta gra komputerowa, nie? Pewnie, oczywiście, że tak jest. No, mogę się założyć, że tak jest. Widzowie, no... Wychodzi prawda, szydło z worka. Tu na siłownię, tu tego, a tu kurwa mięczak. Ale jest jak jest. Nie mogę się tam dostać. No co, widzowie, straszne te kanały, kurwa, kto to widział, że takie kanały pozostałeś w grze komputerowej, kurwa. ja nie mam nerwów do tego, kurwa, do takich rzeczy. W życiu realnym się, co ciekawe, mniej boję, o wiele mniej boję niż na przykład w grach komputerowych, z tego względu, że w życiu realnym no, raczej się nic nie stanie. Natomiast w grach komputerowych... A nie, wiadomo, co twórcy gry, kurwa, przygotowali.
Nie wiadomo. Jakiś cień był dziwny rzucony. Nie no, zdaje się posikam kurwa w majty. Nie wytrzymam, widzowie nie wytrzymuję powoli presji. Co się dzieje? To dla mnie. Dzięki. A dzięki, dzięki. A ja... Co ty? Ty, ale tu jest przejście, no otwieraj te drzwi kurwa. Ty. A witam serdecznie. Trzymaj się, dzięki. Życzę miłego dnia, powodzenia. Co tu się znajduje, kurwa? Tu jakiś chory szczur, kurwa. Mam na to zlecenie? Mam nadzieję, że nie napierdalam się tego tak dla rozrywki. Rozjebany. Nie no, chyba dla rozrywki niestety. Nic tu nie ma. A mam nadzieję, że chociaż futro masz zajebiste. Tu se mogę kimnąć, mogę se skociołkować coś. Tu są... Nie no, widzowie. Tam widzę jakieś potwory. Trutnie to są chyba, nie? Mam rozpierdolę, a nietoperze wielkie. Wielki nietoperz. To bije, nie bije? Co to robi? Uniki na razie widzę, że robi. To całkiem nieźle mu idzie niestety. Dobra, widzowie. Chill. I powiem wam lepiej, że nawet bez tego światła widać. Dobra, idziemy tu, bo tu się coś znajduje. O, kurwa jebana. Będziesz mi tu siusiał. Znaczy, że siusiał w sensie, że robi tak siururur, nie? Nie, widzowie, ja się zaraz kurwie i będę bez światła chodził, bo się mniej będę bał. Bez kitu. Tu powinien być kurwa licznik tych. Licznik ile razy się wystraszyłem kurwa jakiegoś alligatora. Tu się wychodzi? Czy tu się wychodzi? Tu się nie wychodzi, co ciekawe, to co tu się robi? Mam nadzieję, że tu się nie straszy. Prawda? Może. To prawda. Tu się kurwa jakiś kanalarz? Na ciebie mam zlecenie, prawda? Kanalarz, czy nie? Czy kurwa... O, tak, wykonany z listy kończy, wszystko. Nie ma co kurwa nawet się plądrować w kanalarzu. Łóżko widzowie, idziemy w kimę. Dobra, już powiem wam, że mniej wkurwiony jestem. To jest akurat dobra informacja. Tędy mogę wyjść, tak? A mogę przejść dalej? No potencjalnie na mapie mogę, pewnie jak pojadę do góry to pójdę dalej, tylko czy tam jest warto pójść? No nie, bo tak jakby wrócę do tego miejsca, gdzie już byłem, więc to nie ma sensu. Idziemy tędy, idziemy w chuj prosto na razie, tak zróbmy. Do tych jebanych nietoperzy. Siup, kurwa, jebana, nic mnie tu nie znajdziecie. Nietoperzami, wszystko spoko, tutaj jakiś aligator pan. Żaden przeciwnik widzowie, żaden przeciwnik, cyk. Rozjebani w pół? Oczywiście, że rozjebani w pół. Znajdę tu coś jeszcze ciekawego? Nie jest tylko jakiś aligator, coś na mnie biegnie. A, nawet mnie nie zauważyło. Ale dobra. Dobra, ty jesteś jakiś opy, ty masz pancerz z grzyba kurwa na plecach. Chyba nie fajnie mają tu w kanałach. Ło! A nie, to wykonany list skończy. To normalnie są tego, skóra chorego szczura. To normalnie był list skończy. Dobra, widzowie, przyjdziemy. Właśnie, mam 6 koła, bo ja bardzo dużo pieniędzy niestety wydałem do tego. Aż niestety. No wydałem na różne takie, że żyćko, nie, wiecie. Na jakieś takie bardzo fajne rzeczy, no. To nie jest, że niestety. Którego rozpierdalamy tu? Kim ty kurwa jesteś, że mi tu harchlać? Na harchlam to ja na ciebie. Gdzieś tu były też te nietoperze, tylko... Tylko niestety nie wiem gdzie. Ciekawe co z tych nietoperzy. Wypada coś, jakiś OP loot. Dobra, wiem, że tu było właśnie dużo zleceń. Jeszcze na jakiś turbo trutnia był jakiś chyba ten. Tak mi się wydaje, żebym na tur... kurwa jebana. A nietoperze! Wydaje mi się, że na turbo trutnia był ten. Jakieś zlecenie było. Nie wiem, na to jakieś... Turbo Giga Koksa było jakieś zlecenie. Tylko na jakiego Giga Koksa? Nie wiem w sumie. Nie obchodzi mi. Pierdolę tą grę zajebaną, będą mi tu... Ja jeszcze do tych dźwięków jak debil ostatni, kurwa, kretyn idę. Bierę mapę na pół ryja i co mi zrobicie? Nic mi kurwa nie zrobicie. Biegnę tak, wyjebane mam was. No już słyszę nietoperza, tak? Co to kurwa spadło? Kurwa spadło, nietoperz. Czemu ja się tak boję, kurwa? Czemu ja się tak boję, widzowie? Ktoś mi to wytłumaczy?
Ja jestem dzisiaj strasznie strachliwy, to może wynikać z tego, że dzisiaj mam słabą psychę, tak jak mówię, że dzisiaj byłem taki wkurwiony, za dużo rzeczy zrobiłem. Normalnie to aż bym się tak nie bał, no nie przesadzajmy, w sensie wiadomo, jak pierwsze spotkanie z aligatorem tego owego, to wiadomo. Ja mam chyba w głowie, że coś mi zaraz na mordy wyskoczy, jumpscare'owo, i dlatego się tak cykam, a ja chyba zapomniałem widzowie, że to jest kurwa Gothic 2. Ja mam nadzieję, że ja... tak nie będzie. Co to jest? Gluten? Kurwy! Śru kurwa! Nie toperze, aligatory! Rozpierdalam was wszystkich! Tu już mamy cały skład kurwa, cały skład! Nie podoba mi się to, jeden rozjebany. Kwierzerszy coś tam, kwierzerszy coś tam. Ta! Rozjebany! Mówiłem, że było jakieś zlecenie na jakieś trutnie albo kurwa na coś. Ale ten aligator za daleko. Co to jest? Wielki nietoperz, coś tu było jakieś zlecenie, nie? A coś tam. Coś wy tu macie, kurwa? Wyjście? Mam nadzieję, że to nie jest wyjście. Znaczy, że nie będę ukrywać, że trochę mam ochotę, że to było wyjście. Ale może lepiej, nie? Tak szczerze to nie wiem. Jesteśmy w miejscu, którego nawet nie ma zaznaczenia. Kurwa. Dobra, co ty myślisz, że ty mnie wystraszysz, kurwa? Co ty chłopie myślisz? Rozpierdalam was. Cyk jeden, cyk drugi. Jakie tu kurwa czystki robię. Znałem takie. Uuu! Dupa ze starego chleba. Nie wiem czy to OP czy nie OP. Wydaje się OP. Wydaje się jak coś drogiego, więc biorę. Laga. Pewnie, że laga. Mikstura odnowy życia, biorę. Tutaj jakiś wielki nietoperz. Tu jakieś ciała sobie chillują. Jest gituwa, tak? Jest gituwa. Fist. Wiedziałem, że to się stanie w najmniej odpowiednim momencie, w którym powinno się stać. Ale nic nie szkodzi. Jest tu jakiś nietoperz, któregoś rozpierdolić? Oczywiście, że jest. Wielki nietoperz. Cyk. 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 Jeden rozjebany. Cyk. Cyk. Drugi rozjebany. Trzeci rozjebany. Dobra, widzowie. Ja tak pierdolę głupoty zamiast iść do sedna jakiejś konkretnej sprawy. Zwłoki. Znajdziemy coś tu ciekawego. Miecz. Nic. Do sedna sprawy, czyli opowiedzenia wam trochę o życiu chciałem wam opowiedzieć. Ale chyba jestem trochę zbyt obstrany, że w jakiś logiczny sposób te zdania kurwa łączyć w całość. Więc w ogóle jak cień zapierdala, nie? Bo to jest notka. Zwłoka Fulko. Dobra, no wziąłem tę notkę? Wziąłem. Kurczę, czy teraz muszę poszukać tej notki. Notka. Zakrwawiona była, więc będzie łatwiej, niedużo mamy takich rzeczy. Nie, spisana notka, nie. To może? Nie, wilcze leże, nie. To. Co to jest? Nie rozumiem, mieliśmy tylko przenieść skrzynki ze statku, przecież to ich... Nie rozumiem, mieliśmy tylko przenieść skrzynię ze statku, przecież to ich... Nie rozumiem. Rozumiecie, widzowie? Ja nie rozumiem. Witam pana aligatora. Rozjebany aligator. Są tu zwłoki, kości, wszystko w porządku. Żadne rzeczy, trzeba myśleć pozytywnie, widzowie. W takich momentach trzeba myśleć tak. Przecież to jest kurwa, gra komputerowa, widzowie. Przecież mi, co ja się będę bał, ale oczywiście, że patrzę na lewy monitor, bo mi się już zesrał 6 razy. Niedobry. Trzeba myśleć pozytywnie. Rozpierdalamy. Nigdy tu już nie będziemy musieli wrócić. Jak to w tych zazwyczaj filmach jest. W Rick and Morty to było? Szybka przygoda. Wchodzimy i wychodzimy 20 minut. Był taki mem, nie? Zawsze tak jest, Lee's Legend. Szybka przygoda. Ziomuś, jedna gierka. Wchodzimy, wychodzimy 20 minut. 6 godzin później, nie? Zawsze tak jest w grach komputerowych. Dobra, mam... O, witam serdecznie. Mam bardzo pozytywną informację. Wychodzimy na zewnątrz. To jest kurwa jedno z najlepszych informacji. Całe kanały zostały wyczyszczone kurwa do sna. Witam. Nie ma tu czego szukać. Wszystko co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Przekładam kurwa dźwignię. Tyk. Zjeżdżać mi tu na dół, żeby mnie tylko nie przygniotło. Robię save'a, w razie czego by się coś zbugowało. Wychodzimy na powierzchnię. 39 minut w ogóle tu spędziliśmy. Dla mnie to było... Znaczy, no 20 minut, dla mnie to minęło zaskakująco szybko. Dla mnie to jakbym tu kurwa wszedł do tych kanałów dopiero. Ja nawet nie wiem co mówiłem przez te 20 minut. Mam widzowie nadzieję, że wam się taki odcinek podoba. Idziemy jeszcze oczywiście zdać relację, tak?
Musimy zdać relacje. Jeszcze tu jest sporo rzeczy do robienia. Wypierdalamy z tych kanałów. I to jest kurwa jedna z najbardziej pozytywnych informacji, jakie słyszałem ostatnio. Jaki to jest kurwa najszczęśliwszy moment tego dnia. No, mamy to, widzowie. Mamy to. Frajerzy rozjebani, skóry zebrane. Wszystko kurwa co potrzeba było i jest, widzowie. To co teraz potrzebujemy nie znajduje się na mapie kanałów, nie. Znajduje się, słuchajcie, a w ogóle skończyliśmy tę misję i co dalej? Mam tu napisane, dotarliśmy do skrzynki. Pablo zajmuje się przeliczeniem i sprzedażą towarów, ale jeśli potrzebuję, to śmiało mogę wziąć wszystko co tu znajdę, jasne. No i teraz wydaje mi się, że wszystko załatwiliśmy? My załatwiliśmy wszystko. Wszystko. Chyba na tej mapie, ale jeszcze dla pewności oczywiście tą mapę sobie sprawdzimy. Kurwa, nienawidzę tak bekać, ale niestety tak się dzieje, widzowie. Rozumiem. Jak pierdalasz dużo białka, a ja, że coś tam sobie raz na jakiś czas sobie ćwiczne. Na przykład dzisiaj nie ćwiczyłem. Strasznie zlamusiłem. Nie no, wszystkie miejsca były odwiedzone. Idziemy do Lorenzo. Czasem sobie ćwiczę, no to też staram się to białko uzupełniać. Zresztą białko jest dobrze, bardzo ważne i podstawowe w diecie, tak? Warto jest pierdalać białko, dużo białka, w sensie dużo, no nie, nigdy nie jest tak, nigdy nie jest dobrze, jak jest za dużo, tak? No, na tyle, ile powinieneś dostarczyć statystycznie według tam powiedzmy badań, no to powinieneś oczywiście tyle jeść. Natomiast, weźmiemy sobie tego gońca. W ogóle. I szybki transport zrobimy. Szybki tyk. Zabierz mnie do 10 gola, chłopie. Kopalni. No ale. Tak. Wracając do tego, co mówiłem, widzowie, że warto jest to białko jeść, a niestety w diecie wegańskiej, na której ja oczywiście jestem, jemy warzywa, a warzywa to są węglowodany. Więc to białko zazwyczaj jednak ludzie pozyskują z mięsa albo z jajek. Ja oczywiście jajek ani mięsa nie jem, więc warto sobie to uzupełnić i o to zadbać. To co fantastyczne jest w diecie wegańskiej, to, że zaczynamy dbać o rzeczy, które wcześniej nie dbaliśmy. Czyli właśnie o to, ile spożywamy rzeczy, to w dzisiejszych czasach bierzesz telefon, skanujesz sobie przez tydzień rzeczy, które zjadłeś i masz kurwa wszystko policzone. To jest, wiecie. Tak o, nie? A wiadomo, ile tam mniej więcej człowiek powinien jeść. Więc to co fajne jest w diecie wegańskiej, co zawsze kurwa docenię, to jest to, że zaczynamy dbać o swoje zdrowie, o to co jemy, czym jemy, jak jemy, ile jemy. To jest fantastycznie. Bo gdyby prawdopodobnie dieta wegańska, to nigdy bym nie przykładał wagi do tego. Jak sytuacja? Szkoda, że z orkami nie pohandluje. Ale jak kurwa sytuacja? Żeśmy wszystko zrobili, ty. No co ty gadasz? Poczekaj się. Ja nigdy bym nie przekładał jakby takiej wagi do tego co jem, a jednak no człowiek jest tym co je, więc to dość istotny aspekt. Jedzenie chyba najważniejszy aspekt jaki kurwa istnieje, no nie? Teraz ty. Może chcesz pogadać, hej ty? Nie. Poczekajcie, zobaczę co spierdoliłem i co trzeba naprawić jeszcze w tej misji. No tak, przecież bursztynowe wybrzeże, widzowie, oczywiście, że my najpierw musimy się udać do bursztynowego wybrzeża, żeby to wszystko kurwa zakończyć. Więc co? Celem jest bursztynowe wybrzeże. Jest 43 minuty odcinka, więc no spieszę się kurwa jak mogę. Niestety krzycząca dama w kanałach trochę nas spowolniła, ale to jest kurwa żaden problem. Idziemy do Rodricha, o ile się nie mylę, ten gościu ma tak na imię. Co ciekawe, zapamiętałem więcej niż jedno imię w gierce, więc kurwa jest progres. Idziemy do Rodricha, mówimy mu witam serdecznie. Chciałem odebrać kurwa za przestępcę bandytę. Pitong. Mam nadzieję, że on nam ten pitong prosto kurwa kiermany włoży. Witam serdecznie. Jesteś tu, śpisz? Żyjesz? Nie ma go. On zawsze w nocy wraca tu. Pewnie teraz chodzi po starym mieście, ale zawsze w nocy sobie tu wraca. Witam. Nie ma sprawy. Już wstaję, panie Rodrich. Hej, ty. Słuchaj. Mam nadzieję, że jest. Pojawiły się nowe okna. Nie ma już żadnych świadków, którzy by twierdzili, że widzieli, jak brałeś udział w bójce. Najwyraźniej wycofano wszystkie oskarżenia pod twoim adresem. Nie wiem, jak to się stało, ale ostrzegam cię. Nie pogrywaj sobie ze mną. Jesteśmy... Tak czy inaczej, okay. Postanowiłem odstąpić od egzekwowania grzywny.
Zadbaj o to, żeby nie wpakować się w nowe kłopoty. Nie wiem, o co chodzi, ale dzień. Jak się ma... Orkowie nie... Ale jak się masz, kurwa? A wiesz co, Rodri, kurwa? Żeś ludziom zapłacił porządnym, co? Rozjebaliśmy przez tych ziomów z kanałów, no. Że on mi nic nie chce zapłacić. Ja tu, on mnie, kurwa, normalnie... On tak powinien. Piweczko, lodzika... Wszystko mi powinien zaproponować, bo już mu tyle ziomków sprzątnąłem. Mogliśmy spokojnie handlować, ale musiałeś się wtrącić ty i cała ta cholerna gildia. A to wszystko z chciwości. Złoto i tak po śmierci ci się nie przyda. No racja. Słuchaj, dzisiaj nie mam, kurwa, dnia. Tutaj się nie walczy. No nie walczy się, jasne, Ulrich. Spoko. Nie mam dzisiaj dnia, że kurwa gaję z takimi pajacami jak ty. O! O! Tylko strzelaj z woki przyszły. Nawet złota nie ma. A, no nie ma, bo mu zajebałem wcześniej. Dobra, na bursztynowe wybrzeże w takim. A, my nie będziemy nawet bezpośrednio mogli na to bursztynowe zajebane wybrzeże się udać. Będziemy musieli wziąć, kurwa, półśrodki. Dobra, widzowie, widzimy się na miejscu, bo już 45 minut odcinka jest. Dobra, widzowie, jesteśmy na bursztynowym wybrzeżu. Po drodze spotkałem masę łowców nagród, którzy na mnie polowali, ale dzięki temu dostałem też skórę psa, którą pewnie będę mógł sprzedać, bo chyba skóry psa nie mamy, bo to nie jest skóra orkowego psa, tylko chyba jakiegoś zwykłego psa. Kierowałem się w kurwę, na mnie polowali, dotarłem na miejsce, to co mieli przy sobie to to. I tośmy my jest, więc... polują na nas, ewidentnie, musiałem naprawdę ich sporo załatwić, a to nie są jakieś kurwa przypadkowe bobki. Nie jest tak, że ich pach, kurwa, ich nie ma. Nie, widzowie. To byli poważni przeciwnicy, na których musiałem zużyć poważnej ilości strzał. Bo tylko na tyle na szczęście mogą, tyle na szczęście tylko mogą mi zrobić. Dobra, jesteśmy pod osłoną nocy, jesteśmy na miejscu. Rozpierdalamy tych kurwa jebanych frajer... Poczekaj, a dla kogo ja to misję... A nie, dlatego, dla Lorenzo. No to super, wykonuję misję. Nie chcę potrenować, chcę kurwa rozpierdolić frajerów, no coś my robimy? Jestem gotów. Dobrze, kurwa. Zaczniemy od rekonesansu wnętrza jaskini. Niestety do tej pory nie udało nam się nic o niej dowiedzieć. Potrzebujemy informacji o rozlokowaniu tuneli, liczbie przeciwników oraz o ewentualnych przeszkodach. Dopiero wtedy będziemy mogli przystąpić do ataku. No świetnie, a może... Sander miał się zająć przygotowaniami tego etapu. Porozmawiaj z nim. Liro, może kurwa Jenkins jest zrobiony. Chodźmy sprawdzić. Dobrze, ale ostrzegam cię. Świetnie, już nie mogę... No, sorry, że on to skipuje, kurwa. On tylko powiedział, że idziemy na rekonesans. Idziemy. Jest noc. No, jest noc. Są też niestety, kurwa, węże morskie. Węże morskie, węże morskie to bobki. No powiem wam szczerze, że jeszcze niedawno temu to taki wąż morski by mnie w pół kurwa złamał, przegryzł i zabił. Nie ma czego plądrować. Na szczęście kurwa do tej pory zdążyło mi się trochę potrenować, była siłka robiona, chociaż właściwie to ćwiczymy zręczność. Nie wiem czy na siłce się ćwiczy zręczność, raczej nie na siłce, raczej ćwiczymy kurwa siłę. Ktoś mi powie, dlaczego tu jest kurwa tak zimno? Zamknięte okna, full pizda kaloryfera, a tu jest kurwa z minus 20 stopni. Czy ja włączyłem kaloryfer, czy ja nie włączyłem kaloryfer? Kurwa, co się dzieje, widzowie? Jesteśmy na miejscu! Jesteśmy na miejscu, dawaj, no to... Tutaj? Tak, tutaj. Widzisz tę małą dziurę? Musi prowadzić do tuneli, w których kryją się te szczury. Ta mała mam tutaj zwój przemiany w chrząszcza. Wejdziesz do środka, sprawdzisz wszystko i wyjdziesz. Nieźle to wymyśliłem, co? Mistrzowski plan. Dawaj ten zwój, kurwa. Dawaj ten zwój. Bierę światło, bo coś czuję, że tam może być dość ciemno. Już słyszę, że ktoś tam coś pierdoli. Idziemy tam, rozpierdalamy to. Dawaj ten przemianę w tego chrząsa, gdzie to są takie zwoje. Chciał to dokończyć najlepiej w tym odcinku. Nie chcę wrzucać godzinnego odcinka, ale poprzedni odcinek był dość krótki, więc w sumie nic by się nie stało, gdybym taki odcinek godzinny wrzucił. Natomiast już godzina wygląda źle. Spróbujemy 59 minut na maksa, żeby tylko skończyć tą misję. Jeżeli się uda, to się uda. Jeżeli znajdę, kurwa, przemianę w chrząszcza. No gdzie to jest? No to nie ma jakiegoś chrząszcza. O, jest. Przemiana w chrząszcza. Pod czym? Pod piątką. Cyk. Ja wiem, jak chrząszcz możemy gryźć na przykład? Nie wiem.
Nie jestem pewien. Dobra, cyk, kurwa. Do tuneli. Czy kogoś tam znajdziemy? No, już słyszę, że na pewno znajdziemy. Ale zadupcamy, ty. To oni też to przemiany zawsze walą na dziurę i dopiero lecą? Mam nadzieję, no, nie bijecie mnie. Jestem w środku, muszę teraz uważać, by nie wejść nikomu pod nogi. Tego co widzę w pobliżu jest niedomknięta krata. Może dzięki temu uda mi się dotrzeć w głąb tej skini. Niedomknięta krata w pobliżu? A widzę. No dobra, cyk, lecimy dalej. Rekonesans. Szczerze mówiąc, to ja bym tu kurwa przed i rozjebał solo. Ale dobra. Idziemy w głąb tunelu w takim razie. Proszę bardzo. Ta jaskinia wygląda jak główne pomieszczenie przemytników. Facet przy sobie, przy stole pewnie jest ich szefem. Muszę sprawdzić resztę pomieszczeń. Na drugim końcu pomieszczenia widziałem chyba jakiś mały tunel. Na drugim końcu pomieszczenia? Mały tunel? Tu mały tunel? Oni w ogóle nie zorientowani, że jak szumsz. No tu kurwa niespodzianka za będzie. Chyba, że nie mogę trochę biec szybciej. Chyba nie mogę. Tyle nóżek, a tak kurwa słabo zapierdalasz. Gita tym sząsem. Lecimy. Ale w ogóle fajnie się steruje, jak w jakiś grebym sobie kurwa samochodzikiem, w jakiś Mario Kart jeździł. Nie w Gotikę grał. No dobra, idziemy tu i tu, rozumiem, znajdziemy jakby to główne przejście, wejście, wyjście, tak? Yes or no? Jest se przymytnik, sobie idzie, mięso kopasza, wiadomo jest. Gituwa, zamykamy interes. Mogę tędy wyjść? Kurwa, proszę. Dotarłem do górnego wejścia do jaskini. Przejście prowadzi najprawdopodobniej do zalesiony klif. Raczej nie dam rady. Raczej nie damy rady zaatakować do tej strony. Dobra, ale czy to znaczy, że zbadałem wszystkie możliwe wejścia i wyjścia, czy nie? Ja mam teraz tam wypierdalać, czy nie do końca? Nie, chyba niestety nie do końca. Wracamy, widzowie. Rekonesans. No nie uda się niestety zrobić szturmu, widzowie. Jest 51 minut. Więc enjoyujmy się i cieszmy chwilą, w której możemy być przez chwilę szczęśliwi. Kurwa macie, już mam ochotę rozpierdolić tych frajerów. Nie być kurwa. O, nie. Ja mam kurwa zapis 6 lat wcześniej. Nie. Co tu się kurwa dzieje, że mnie tak loguje? Stąd mi się laguje, co jest? No kurwa, tyle nóżek ma, tak wolno idzie. Tu byliśmy, tu nic nie ma, nie? No patrzyliśmy, czy tu... Na końcu pomieszczenia drugiego jest małe przejście. Ale to chyba nie tu jest to małe przejście. No kurwa, no idź tym szansem, bo mnie zaraz coś rozpierdoli. My w ogóle jesteśmy na hita teraz? To jest dobre pytanie. Czy my nas może przyjść ktoś wśród... A, jest przejście. Nie widziałem. Dobra, cyk. Tup, kurwa. Napierdala ta. O! Jump! Witam. O! Chyba nie mam wyboru. Muszę skoczyć w dół i poszukać jakiegoś wyjścia. No to co? Skaczę w dół, szukam wyjścia w takim razie. A napierdala mi nie zmywarka, tylko pralka. No tędy, no nie wyjdę jako chrząszcz, może jakbym był człowiekiem. Wiecie co, naprawdę, ja bym się kurwa zamienił z człowieka i te przemytnika na 3 hity kurwa zabił pewnie, na 2 hity. I szczerze mówiąc, to bym sam tą kurwa kopalnię rozpierdolił. Tylko obawiam się, że niestety jak to zrobię, to mi nie zaliczy misji, bo będzie jakiś błąd. To wygląda jak baraki przemytników, na ścianie zauważyłem jeszcze dźwignię. Chyba ona otwiera kraty na głównym pomieszczeniu. Chyba nic już tutaj nie znajdę. Mam nadzieję, że ten otwór przy jednym z łóżek zaprowadzi mnie na zewnątrz. Skoro gra tak pisze, że mam taką nadzieję, to tak się właśnie stanie. Przy jednym z łóżek jest jakiś otwór? Dobra, szukam. Nie ma. Dźwignia jest. A, jest otwór. One takie niewidoczne, albo ja jestem kurwa trochę ślepy. Istnieje też taka szansa. Na zewnątrz, jesteśmy na zewnątrz. Znamy tylko relacje i widzowie, kończymy ten odcinek bez 55 minut. Ziup, kurwa. Mogę się już z chrząszcza wymienić, zamienić, przemienić. W końcu jestem na zewnątrz. Czas wrócić do ludzkiej postaci i porozmawiać z Adelardem. Przed Adelardem saving, bo mi się teraz wkurzy, jakby mi wywaliło całą giereczkę. Do Adelarda, widzowie. Do Adelarda, kurwa, idę w kimę. Już mniej wkurwiony.
Witam serdecznie. Zwiad dokonany? Czego udało ci się dowiedzieć? Ty wyglądasz jak Bradlock. Ty masz mordę Bradlocka w ogóle. Teraz chyba to zauważyłem. Tak mi się wydaje, że bardzo podobno. Tak. Wewnątrz jest kilkunastu przemytników, ale nie wygląda to, jakby spodziewali się ataku. Powinniśmy poradzić sobie z taką liczbą przemytników. Dodatkowo te wszystkie korytarze zadziałają na naszą korzyść. No racja. Jaskinia podzielona jest na kilka pomieszczeń. Z głównego pomieszczenia wychodzą dwie odnogi. Jedna do pomieszczeń sypialnych, a druga do pokoju z dokumentami. Jedno z przejść zablokowane jest mechanizmem. A propos rzucania palenia. A zostało tylko tyle oleju, widzowie. I koniec. Zajmiemy się walką, ty ruszysz odblokować. Mam nadzieję. Pewnie wymięknę po tygodniu. Znalazłem górne wyjście z jaskini. Ale raczej nie uda nam się dostać od tamtej strony. Tylko się nawkurwiam. Górne półki skalne nie wydają się być osiągalne z tej strony. Dobrze. To daje nam już pewien obraz sytuacji. Ruszamy w stronę drzwi, wyważamy je z hukiem. Załatwiamy każdego, kto wejdzie nam w drogę. A Marvin z Karamonem pójdą odblokować. Podoba mi się ten plan. Nie ma co tracić czasu. Za mną, chłopcy. Abordaż, kurwa, a ten abordaż zobaczycie w kolejnym odcinku. Widzowie, dzięki, że byliście, zostawcie lajka, komentarz. Mam nadzieję, że wam się podoba taki odcinek. Jest ta energia, bo jestem wkurwiony i przekazuję tą energię. Pozytywnie? Oczywiście, że pozytywnie. Mam nadzieję, że fajnie wyszedł ten odcinek, ale już czuję w kościach, że wyszedł fajnie. Dzięki jeszcze raz, zostawcie lajka, komentarz, suba. Wpadnijcie w linki w opisie, zobaczcie reminder na moim drugim kanale i na Twitchu sobie czasem poddymiam. Proste. Proste, że proste. Widzimy się później, widzowie. Narazka.